Może by to wszystko rzucić i pojechać w Bieszczady albo na Mazury. Skąd tam wziąć prąd? No właśnie, stacje zasilające, solary, akumulatory. Jakie wybrać? Czy zapłacić za nie 3000, czy może 5, może 10, a może 30 tysięcy? Tak, o takich pieniądzach mówimy. I dzisiaj razem z naszą ekspertką, z Izą Siwik, doradzimy Wam i doradzimy też sobie, w jaki sposób być autonomicznym, jeśli chodzi o pracę zdalną na odludziu. Iza, dlaczego Ty? Kim Ty jesteś? Wielu lat prowadzę biuro projektowe, generalnie zajmuję się domami i wszystkim, co z nimi związane. I mam też właśnie kanał na YouTubie, to można zobaczyć różne właśnie filmy związane z projektowaniem, budowaniem i ogarnianiem domu. Zapraszam Was na kanał Izy, tam zobaczcie więcej o prądzie, o domu, o wszystkich rzeczach. Natomiast dzisiaj na moim kanale, na kanale gadżeteciarskim, takim właśnie IT, software i sprzęty, powiemy sobie o tym tak naprawdę, jak sobie zapewnić autonomię elektryczną, gdy jesteśmy gdzieś na działce, na kempingu, gdzieś poza domem i pracujemy zdalnie. Skupiamy się na dwóch firmach, EcoFlow i Jackery. Jakby to są najpopularniejsze wersje i z nich będziemy budować. Trzy pakiety. Pierwszy pakiet, można powiedzieć taki wejściowy pakiet, poziom mniej więcej 3000 zł. Iza, co my kupimy za 3000 zł? To już można sobie dobrać zestaw, który ma w sobie stację zasilania i panel fotowoltaiczny, który może właśnie tą stację zasilać. Mhm. Tak, bo to mówimy o tym, że dostajemy wtedy urządzenie, które ma w instrukcji napisane, że ma około 200-250 watogodzin. Dokupujemy sobie panel solarny, który ma znowu napisane, że ma 100 watów. To jakby nie przywiązujmy się do tego, bo przy naszej pogodzie to niekoniecznie będzie dawało nam te 100 watów. I to w praktyce oznacza, że sobie podładujemy tablet, popracujemy, ale czy to nam wystarczy, żeby na przykład przez 10 godzin dziennie pracować na Teamsach, na urządzeniu, które będzie na przykład pobierać 60 watów? No to będzie trudne, tak, bo już właśnie nawet w tej troszeczkę właśnie droższych tych stacjach River Pro to też za mało jest niestety tych watów ta stacja ma, więc myślę, że tutaj będzie rozwiązaniem po prostu stacja, te stacje z poziomu około 6000, które kosztują mniej więcej tyle, to będą te stacje Delta, pewnie Delta 2, ta podstawowa wersja tej stacji to ma około 1000 watogodzin, to już jest takie rozwiązanie, które myślę, że spokojnie nam podtrzyma laptopa, pracę właśnie na jakichś rozwiązaniach graficznych, czy jakąś transmisję, ekspres do kawy, mikrolodówka, czy cokolwiek z takich podstawowych rzeczy, które mamy na działce. Jak się słucham Izy i patrzę tutaj na oferty sklepów, no to tak naprawdę liczę sobie, że potrzebuję wydać 8 do 10 tysięcy złotych, żeby móc moją robotę zdalnie wykonywać, bo jeżeli to jest tak, że ja mam Teamsy po Teamsach, a jak wiemy obydwoje, to te Teamsy potrafią nieźle pożerać, czyli zakładam, że z laptopa, z zasilacza powiedzmy będzie szło mniej więcej te 60 watów, to że 8 do 10 tysięcy złotych, zgadza się? Tak, tak, spokojnie, bo nawet jak kupimy tą stację zasilania, nieważne czy już z tej jednej czy drugiej firmy, czy z EcoFlow, czy z Jackery, to one będą około 6 tysięcy, tylko właśnie trzeba będzie ją rozbudować, żeby spokojnie tak sobie cały dzień popracować, dorzucić właśnie tą cenę jeszcze panel plus sama stacja. Też jest rozwiązanie. Widziałem, że z kolei EcoFlow ma taki patent, że tam sobie możesz po prostu akumulatory dobudowywać, czyli wtedy obok stacji zasilania, która ma swój akumulator, możesz dobudować dodatkowy akumulator, czyli wtedy zwiększasz sobie tak naprawdę, ile tego prądu masz w tej swojej stacji zasilającej, no ale wtedy prawdopodobnie też potrzebujesz większego solara, bo też widziałem, że tak naprawdę ty mówiłaś o tych solarach 200-watowych, no ale 400-watowe solary. Te ceny już się mocno generują, jak nie wiemy, ile będziemy zużywać, jak to słońce też operuje na naszej działce, no to możemy sobie po prostu kupić jeden panel 200-watowy i zobaczyć po prostu, jak to funkcjonuje, także nie tak, że od razu wydajemy, nie wiem, tam 15 czy 18 tysięcy na całe rozwiązanie, tylko sukcesywnie rozbudować. Też na samym początku, jak się kupuje, jak właśnie zastanawialibyście się nad tą stacją zasilania, to też można ją w podstawowej wersji kupić, a potem właśnie rozbudować o tą baterię, co Bernard powiedział, właśnie albo o jeszcze więcej paneli. Jasne. I tutaj można powiedzieć, nasza rekomendacja by była w tym obszarze właśnie te między
8 a 10 tysięcy. Jeśli chodzi o taki styl pracy, jak ja mam, ale też znajome osoby, które pracują w branży IT, to z tego, co mi mówili, to mniej więcej też tyle prądu potrzebują. Natomiast może się zdarzyć, że jest przed ekranem ktoś, kto mówi, dobra, dobra, ale słuchajcie, kasa nie jest problemem. Nie wiem, czy jest coś takiego, może jest. Kasa nie jest problemem, ale gdybym chciał tak naprawdę mieć pełny luz, święty spokój, tyle prądu, ile potrzebuje. Oczywiście może już nie jest jakąś wypasioną pralką automatyczną, ale tak naprawdę dużo prądu, no to ile byś wydała, Iza, gdyby ktoś ci powiedział, wydaj ile chcesz, żebyś miała komfort z takimi zasilaczami? Oj, to już tak naprawdę to rzeczywiście sky is the limit, bo możemy zacząć tutaj od tych stacji zasilania, które będą w takich cenach powyżej 10 tysięcy sama stacja, 10, tam 15, 18 tysięcy sama stacja będzie tyle kosztowała. Do niej możemy dokupować właśnie panele i tą jakby znowu dokupować ile będziemy chcieli, tak? 2, 4, 6, 8, czy panele 800-watowe już takie, czy 1000-watowe, więc można takie panele dokupować. Liczyłem, jak ty opowiadałaś, co można kupić, to tak mi wychodziło, że między 18 a 30 tysięcy złotych to jest taki full wypas, jeśli chodzi o stacje zasilające z solarami, z akumulatorami. Iza, ty przychodzisz z branży budowlanej, deweloperskiej, architektonicznej, prawda? I pierwszą marką, którą ty mi rzucałaś, to był EcoFlow. Ja z kolei, patrząc na różne takie fora podróżnicze, survivalowe, tam z kolei pierwszą marką ludzie rzucali Jackery. Czy jest coś na rzecz? Wydaje mi się, że to też może wynikać z kompaktowości samych urządzeń. Te urządzenia Jackery są takie, wiesz, rączkę łatwo przenieść, łatwo przetransportować. Te urządzenia EcoFlow są już bardziej tak jako kostka, jaka taka większa torba. Też wynika z samych gabarytów urządzeń i tej łatwości transportowania, tak? Tak, tak. No bo też jak patrzyliśmy tutaj na te różne rozwiązania, o których Iza mówiłaś, to też widziałem, że w tej najniższej półce 3, 4, 5, 6, 7 tysięcy, to tak naprawdę wybór między EcoFlow a Jackery jest, można powiedzieć, czy estetyczny, czy funkcjonalny, ale one są porównywalne, ale tutaj jak już budowaliśmy to rozwijanie tego za 18, 19, 20 tysięcy, to już coraz bardziej nasz wzrok szedł na EcoFlow, no bo dodatkowo akumulatory, bo jednak te duże jednostki i tak dalej, i tak dalej. Często koniec końców konkluzja była taka, no w tym jest lepszy EcoFlow, a w tym Jackery, a koniec końców już mówi, to są obydwie porządne firmy, jak już nie wiesz co zrobić, rzuć monetą. Tak, nie, bardzo dobra konkluzja, bo rzeczywiście tutaj trzeba jakby zobaczyć, co potrzebujemy i jedna i druga firma jest bardzo dobra. Więc... No i konkludując, po pierwsze przede wszystkim idźcie na kanał Izy, tutaj na dole są linki, zobaczcie, tam jest dużo dobrych materiałów, nie tylko o autonomii prądowej, ale tak naprawdę o wszystkim związanym z domem, z remontem, z nieruchomościami. Subskrybujcie koniecznie jej kanał, bo to bardzo ważne, to jest szczególnie bardzo ważne, bo jej kanał rośnie, dynamicznie bardzo rośnie, ale każda subskrypcja jest bardzo ważna. No i zapraszam do dyskusji wasze doświadczenia z stacjami zasilania tutaj, pod tym filmem, ale też zaczepiajcie Izę na jej kanale. To tyle na dzisiaj. Czekam na wasze komentarze i zaczekam na wasze subskrypcje. Dziękuję ci za obecność tutaj w naszym materiale. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Dziękuję jeszcze raz.